Tak, ja jestem gotowy już. Jak najbardziej. Okay. Zatwierdź. Runners vs. Avalanche. Runners, okej. Okay. So I think I am a runner. A ja jestem kurde za wolny. No, you are Avalanche. You are Avalanche, tak. Jestem bandziorem. Jestem oprychem. Jestem bandziorem. Co? W ogóle nie wyświetla mi się skie tutaj. A mi się pokazujecie wszyscy. To nie, tu mnie nie pokazuje. Ej, zostałem skie. Oprychem w ogóle. Ciekawe. O co w tym w ogóle chodzi? Bo ja to pamiętam, chyba już kiedyś z Pawłem graliśmy. Avalanche, czyli lawina, ale nie wiem o co chodzi. Taka inna trochę. Zaraz się dowiemy. Dobra, dzień dobry, cześć, cześć, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, z nami jest Skie oraz Bertbert. Ciema! Dzień dobry. I dzisiaj jest lawina, w którą już kiedyś graliśmy z Bertbertem. Ej, pamiętam też to. Lawina, którą chyba w bok leci, nie? Tak. Od boku leci, więc trzeba będzie... O nie, tu będzie bzyt. Ej, mogę tutaj... Tutaj można było podpalać innych. O. Trzeba podpalać Berta. To chyba za drugim razem dopiero leci, nie? Capture SC Shark. Czy to trzeba włączyć? Poczekaj. Berber w ogóle wydarł do przodu. Czekaj, widzisz, że nic nie leci, ale to chyba za, nie wiem, czy za pierwszym razem, czy... Nie no, poleciał ten autobus przed chwilą. No bo ja strzeliłem. Ale chyba powinieneś automatycznie też lecieć, nie? Tak, tak, one automatycznie powinny lecieć. O, no, chyba się włączyło, okej. Okay, o, nie, autobus! Ja wiedziałem, że coś jest nie tak, że coś powinno lecieć, ale... Że tak powiem, właśnie się zrespił mi na mordzie autobus. No, dobra. Ej, tu trzeba było utonąć, żeby ten. Uważaj lepiej tam. Tu trzeba było utonąć, żeby się zrespić na nowo chyba. Nie wiem. Nie wiem. Bo nie mogę F-ki trzymać, czy F-ka nic nie daje jak trzymam. No to cóż. Trzeba się jakoś w ten. Dobra. Trzeba się... Czekaj, tutaj chyba. O nie, autobusek leci. Dostałem autobusem w pysk. Nie! Wypadł! Ej, to normalnie jakaś kobieta normalnie tam siedzi i próbuje chce mnie spałować. O, dobra. Spaliłem ją, no. Ej, najgorsze co? To, że... Spaliłem ją. No co? No tak było. Dawaj, kurde, umieraj. O, chłopie. No, utopiłem się. Utopiłem się. Tutaj spalony. Musiałem tutaj utopiony. Czekać, żeby się utopić w ogóle, to jest, wiesz. Nie no, kolejny gościu spałam. Pal się ty. Ty weź tam Berberta rozwalanie, kurde. No nie. Żadnego przeszkadzania. Dlaczego mnie? Nie przeszkadzamy sobie nawzajem? Ale no weźcie pod uwagę, że was jest dwóch w drużynie, a ja jestem tylko jeden. Proszę cię. Proszę cię, to macie tłumaczyć? Ty co? No, co to ma być? A gdzie teraz? To żadne tłumaczenie nie wchodzą. Mam założone ręce, ale też cię spalę. A, biała pałę w rękach. Biegnij. Biegniskie. Tak było. Aha, i teraz trzeba dostarczyć C-Sharka do tego, do... Dobra. U niej jak mi teraz... Te autobusy będą spadały na głowę przecież. No tak. I prawie przywaliłem głową w ten. O nie, dobra, dawaj. Ktoś tu help krzyczał, a ja nie pomogłem. No bo tam ktoś płonął pewnie. Wiesz, spaliłem ktoś płonął. To tak. No przypaliłem babę to co? Lecimy. Muszę przebiegnę sobie. Autobus się wynurzył. Żyjesz, Paweł? No ale stary autobus mi się wynurzył w ostatnim momencie leci, i leci autobus. Dobra. Dobra, przebiegłem koło niego. I weź tu teraz ten. Miniaturka zrobiona, idealny moment. I weź tu teraz, kurczę, rób coś takiego. Znaczy, to do góry iść jakoś, czy jak? O. Jest autobus, tu jest autobus, dobra. Biegniemy dalej. Tylko żeby tutaj dobra. Nie zrobić bzydu, bo będzie trochę przykre. Zrób nie, nie trzeba utonąć, tu możesz się wycofać całkiem i wejść dalej do góry. Ale szybciej wychodzi chyba w utonięcie niż ten, niż na nowo biegnięcie. Znaczy niż cofanie się. Takie odnoszę wrażenie. Sprawdź to. Wolałbym nie. Nie, sprawdź. Ej, skąd ja mam tego C-Sharka wziąć? On jest w wodzie, czy gdzie jest? No w wodzie, tam na dół trzeba skoczyć. A, trzeba skoczyć, dobra. Weź tam strzel Berbertowi też, żeby spadły mu na łeb. Co? Weź, kurde, się strzelcie sami. O, bzykło mnie! Na samym początku mnie bzykło. No mówiłem, kurde, trzeba uważać, żeby nie bzykło. Trzeba, masakra. A tu muszę do wody spać, dobra, teraz do wody. A chwilę muszę spowolnić skie trochę. No, żeby tam wyrobić. Co skie spowolnić? Co skie? Najlepiej, nie? Najlepiej, cały świat. Na razie ten. Jest 1-1, pomimo tego, że nas jest mnie. Dwóch. Ty tak, coś insynuujesz coś? Nie, wcale, nic nie insynuuję. W ogóle. Nas jest dwóch. Mamy porówno punktów teraz. No bo ty powiedzieć. Się w ogóle nie starasz, chciałem powiedzieć. No ty się nie starasz. Nie dostałem w pysk C-Sharkiem. Znaczy tym, autobusem, sorry. Autobusem.
Gdzie okay. jest mój C-Shark? Tam jest. O, dobra, przebiegłem. Jest, muszę do niego dopłynę teraz. Hops, hops. Nie zabijajcie mnie, panowie autobusowie. A to z kie tam płynie? Ja płynę. Jest siarka mi rozwalają, dranie. Właśnie, bo ci może zatonąć. Dobra, ominąłem. No weź tam przeleć, o, przeleciał. Za autobus. Ej, udało mi się! Jesteś dumny ze mnie? Tak. Jej. To jeszcze jak? Ktoś jest ze mnie... No dobra. Nie, spadłem po drugiej stronie. O, co? Dobrze, tutaj... Tutaj już nikogo nie ma. Mogę, dobra. No kurde, szopie! Płyń tam, dobra, gdzie masz. Dobra, przebiegamy. Zanim autobus mnie potrąci. Elegancko. Nie dobra. Mogę z wody wyjść, co jest? Poczekam, aż to przeleci. Nie, nie. No wyłaź! Pięknie, pięknie. Berber, jak tam idzie? Dobrze. Na razie jeszcze nie dostałem żadnego autobusem, także jest dobrze. Weź tam spal tego Berberta, bo on tam już jedzie. No, ale jest w połowie chyba, nie? Czy gdzieś... A, już jedzie. Dobra. Tak, tak, już płynie. Więc tam, wiesz, po drodze, jak go widział. Chyba dostał czymś. Bardzo prawdopodobne, że tak. Dostałem autobusem. Autobusem w pysk? Autobus po ciebie podjechał, mówisz? Ale to zaraz. Elegancko. Bo nie wszystko zostało stracone. O nie! Hops! Ale chwila, dobrze. Co stracone? Nic nie jest stracone. Co stracone? Twe życie. Me życie nie stracone. O, dobra. Dajesz pani kitlik. Ej, wiesz w ogóle co tam, co sprytny skie chce zrobić? To jest moje, kurde. Właśnie kradnę Berbertowi C-Sharka. Co ty gadasz? Złaj z niego, moje, draniu! Kurde, no, to jest mój! Ukradłem mu C-Sharka, stary. No. Ej, bez jaj. Co za drań? Bert, to tak można? Bert, no widzisz, da się. Co za drań jeden, kurde, no. No co, że drań, no leżał sobie, to go wziąłem, nie? I super, i teraz muszę wrócić tą całą drogę. O nie, jak jestem zły. Dobrze, Skie, dostaniesz. Oj, batonika. Przepraszam, Berbercie, nie chciałem. Nie przepraszaj go. Teraz oj, zemsta będzie. Teraz zaszkodzę Pawłowi, dobra? Zemsta będzie straszliwa. Jesteśmy w tej samej drużynie, typie. No i co z tego? Ej, co jest? Ej, czekaj, bo mi stanął. Tutaj ten C-Shark. Co, znowu na odcinku? No nie, no bo tutaj się nie rozpędziłem tym C-Sharkiem i kurczę. I mu stanął. No, zatrzymał mi się. Ej! Skie? Co? Czekaj. Dobra, nie wiem, myślałem. Chciałem wypchnąć ci drugiego C-Sharka od razu. Nie, jest spokój, tam biegnę. Byś miał po prostu, wiesz, tam... przygotowanego już. O, dobra, spada autobus, tu lecimy. Ej, nie wiedziałem, że mogę zajumać Berbertowi z siarka i się udało. Widzisz? Ej, to trzeba czekać tam na dole. No poważnie, tylko czekać i zrzucić go z tego, z siarka kolejnego. Elegancko, nie? Jak takie sępy. Dokładnie. Jak takie sępy będziemy czatować na niego teraz. No, będziemy, tak, oczywiście. Ej, szkoda, że nie można w ogóle... Mogliśmy włączyć GTA, nie wiem, czy w ogóle była taka opcja. A nie wiem nawet. Byśmy się RPGami w ogóle strzelali. Tak, normalnie RPGami, wiesz, tak, wiesz, Berberta. Ciach, 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 ciach. Fajnie, ciach, ciach, super. Ciach. Fajna gra by była, bardzo wyrównana. Skie, na pewno nie będziesz mi przeszkadzał, nie? Teraz. Ja w życiu. Wiesz, bo tam są takie, ten, rury, jak strzelisz w rurę. Tak? To one spadają. Ale on daleko jest. Ooo. A może podpalę go. I'm too fast to you. Dobra, to ja biegnę. Podpaliłem? Nie, nie podpaliłem, kurde. Dobra. Lecimy dalej. Kurczę, ciężka sprawa. Berber, chcesz chwilę poczekać? Ja tam skoczę i ci wezmę tego C-Sharka. Nie, 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 Paweł, weź ty. Wyręczę cię. Chcesz? Wyręczę cię? Tak. Cię? Proszę bardzo, co tam będziesz pływał? Proszę cię. No. O, leci autobus, dobra. O. Op. Niech te autobusy szybko śmigają, nie? Ej, to ja może poczekam na Berberta, może dostanie w łeb znowu autobusem. Dzięki. No, tak. Taki byłby plan najlepszy. Ej, chyba, weź nie? tego C-Sharka mi tam biegnie. Dostał, dobra. Dostał. Au. Nie, bez sensu. Dostałeś? Dostał? Dostał, szybko, bierz, szybko! Ale daleko jestem już. Ale ja skoczę, poczekaj. Zabierz mu C-Sharka. Wypadł! Ale że ja go zrzuciłem z tego C-Sharka, ciekawe to wyglądało. Patrz tu. No i dobra. I do wody... Plum. Okej. Okay. O, autobus mi tu przyleciał, prawie że. Dobra, mam C-Sharka, biorę. Okej. Okay. Spadnij. Chciałbyś, ja wiem. Berber będzie czekał pewnie. Przyczajony tygrys, ukryty smok. Ukryty Berbert. Zboczona świnia. Zboczona świnia. Tak jest. Na bank tam będzie czekał po prostu, wiesz, żeby dobra. Cię tylko wziąć tam, po prostu ciachnąć. Dawaj, znaczy,
Ja najgorzej, bo ja w ogóle umarłem, nie? Tak mnie mocno grzmotnął ten autobus, że ja umarłem w ogóle, nie? Dlatego ja zdążyłem go zdobyć, nie? O rany. Musiałem wrócić całą drogę, bo... Ależ w ogóle jaki timing fajny mieliśmy, nie? Że jak Berber się wychylił, ja go zrzuciłem z tego siarka i zabrałem mu go. No cóż. Taka sytuacja. Życie bywa brutalne, no niestety, mówią. No kurde, co poradzisz? No przestań, co zaś, jak Berber się nie postarał się. Jak się nie postarałem? No. Berbert, where are you? Dobra. Berbert, podaj mi siarka. Teraz czekać, aż Paweł dostanie. Co, ja? Nim. Co? Jezus, ile to autobusów teraz lata. No, to teraz więcej tylko lat trochę. Leci. Wow! Tuż za mną. Zrzucaj mu tam. Chyba sam się zrzucaj, ty. No ale Berbertowi zrzucaj te rury. A nie wiem, gdzie on w ogóle, nawet nie wiem, gdzie on jest teraz. Jak to? On daleko. I'm too fast, I'm faster than air. Co? Jak to? Gdzie on w ogóle jest, Berbert? Nie mam żadnego pojęcia, gdzie jest. Interesuj się. On właśnie C-Sharka bierze chyba. Tak, wiem, gdzie na samym końcu jest. Przed samym C-Sharkiem jest teraz, tak? Już. Kurczę, dobra, poczekaj. Tak, teraz autobus tutaj leci? Nie, tutaj chyba, nie, dobra. Okej, okay, pobiegnę swoją stroną. A gdybym mu tak skoczył na głowę? To? Mówisz? No, na pewno by się udało. Jestem przekonany. Okay, ja poczekam, żeby to jednak przyleciało. Wolę nie oberwać. Dobrze, że jest kurde dosyć ten, dosyć taka wysokość, że jak spadasz do wody, to się nie zabijasz. O tą platformę, nie? Tą taką skoczą. No. O. Dobra. Może płynie już, Berbert. Słyszę go. Tak? O, to dobrze. Ale nie strzela do niego, nic nie. To dobrze. Czekasz na niego? Ono tu, wracaj! Jest! Spadł! Tak? Zabierz mu go! Zostaw mnie, Paweł, kurde. Dobra, ostatnia prosta. Wracaj tu! Berger zabiera siarka, o nie! Zabrał mi siarka! Teraz płyń, kurde! Co za gałgan! Paweł, ty słaby jesteś. Ja mu zabrałem, a ty się poddałeś w ogóle. Tak, tylko Berber zginął, a tutaj ten już płynął, wiesz. Chodź tutaj. Wracaj! Nie. Kurde, myślałem, że umrę, a tu jest tym. Ja zaraz normalnie mu pokażę. Gdzie raki zimują. Dobra, biorę sobie. Biorę go i lecę. Nie będę próbował palić Pawła w wodzie, bo to nie ma sensu. Sam się pal. Palić Pawła w wodzie. Zaraz się przypalę, to zobaczysz. Dobra, ciśniemy. Dobra. Już też cisnę. O Jezu. Hops. O no, uciekaj, kurczę, uciekaj, no biegnij też, typie! Uciekaj, dasz radę, jesteś najlepszy! I believe in you! Dzień dobry. Pyk, kolejny. Ej, tylko jednego nam brakuje już. Kurczę, dawaj. Szybko. Dawaj, Paweł, biegnij tam, kurde. No biegnę przecież! No to postaraj się bardziej. Ale tu autobusy latają, a Berbert biegnie cały czas. Nie wiem czemu. Berbert, zatrzymaj się, poczekaj! Czy weź się mnie zostawcie, kurde. Berbert, weź stań na chwilę. Pogadajmy, jak człowiek, tak? Jak człowiek co? Nie gadam ze zwierzętami. O, cofaj się. Paweł widzę, tam zrzuca na niego wszystko, co popadnie. No tak, no przecież próbuję mu to zwalić na łeb. Czy Berbert się płonie? Czy mi się wydawało? A nie. Płonę. To takie spodenki ma. Co? Ma jeżon ten, ma się co do spodenki? Jeżące spodenki ma, tak. Gdzie się gapisz, jarzące, kurde? Jak to gdzie? Gdzie się kapisz, kocie? No. Okej. Okay. Dawaj, lecimy. Auto spada, dobra. Teraz mogę być dalej. Okej. Okay. Autobus. Właśnie Berbert skoczył do wody. Nieprawda, weźcie, przestańcie mnie stalkować. A ja widziałem cię. Top stalking. Nope. Co to za stalkowanie? Strzelaj do niego! Nie, bo płynie. Już płynie tutaj. Może dostanie w łeb. Dostanie w łeb. Że najczęściej dostanę w łeb, kurde. Uciekaj, skie! O Jezu. To było bliskie. Dobra, przeżyłem. No Paweł! Jaki drań w ogóle? Co się stało? Skie się zabił. Jaki ty jesteś w ogóle podły oszust? Jaki ty... Ze mną w drużynie jest Emu, normalnie ten zrzuciłem. Jaki podły oszust?
O rany, no bo ostatnie rury ci zostały nad głową, mówię. Akurat po drugiej stronie biegłem, mówię, o, to zrzucę mu na łeb. O, tak. Nie chcę zrobić bzyd. O, cholerka. Było dobre. Dostał, to spadł do wody. To było dobre. Zrzucił mi rury na banie, czaisz? No. Ale czemu tu się nie umiera od razu, tylko trzeba no, płynąć? No, właśnie to słabe, że trzeba płynąć, nie? Ale to zginąłeś od razu na miejscu? To ja? No. Nie, no dostałem później ten, spadłem się na rurę jeszcze raz, wiesz, z panią. Aha. Bo dostałem z rury, przewróciły mnie i później spadając walnąłem go głową w nią. Okej. I, że tak powiem, umarłem. Spoko, zdarza się. Czy ty masz tego C-Sharka już gotowego, czy nie? Ja? Czy ty dalej tam czekasz na nas w ogóle? Nie, ja tam na końcu czekałem na Bertberta, no ale widzę, że tak nie za bardzo po drodze. Więc po prostu... Dawaj! Chyba popłynę już tym ostatnim C-Sharkiem. Dobra, to ja już nawet nie biegnę. Nie dobiegnij, Berbert. No po co? Ale nie, mogę się utopić przecież, albo coś. Jeszcze mnie, wiesz, przydzwoni czymś. Dostanie z autobusu, nie? Z twoim fartem jest ciężko, żeby ci się coś takiego przytrafiło. Kurczę, ej, bez... Bo on to do Gutmoda włącza, wiesz? No co za lipa. Utknąłeś? No. Znowu? Kolejnym? No tak, no C-Shark mi normalnie nie chciał podpłynąć. Nie chciał ci stanąć, mówisz C-Shark. No właśnie stanął mi w miejscu. A, tylko stanął, no właśnie stanął. A chciał ci stanąć. Co za koleś. Berber zabiera, Paweł zabiera C-Sharka. O, dobra. Wow! Paweł płynie. Wow! Zrzuciło go. Oczywiście, że go zrzuciło. Jak ty w ogóle jesteś słaby, kocie. No czemu płyniesz do tyłu? Co? Autobus mnie zmiażdżył! Mnie też. Byłem na samym dnie. Bierz szybko, tam jest ten. Nie, ja wezmę sobie nowego. Pal się! Gdzie jest C-Shark? Weź ty, Paweł! Pal się! Chodź tu. Gdzie jest ten C-Shark? Szybko. Gdzie on jest? Z tego C-Sharka skier, szybko! Kuj się, powiedziałem! Do wody. Dość ryzykowne posunięcie z mojej strony. O, też spadłem. Serio? Autobus? Autobus. Co? Fajnie, że byłem na samym dnie i normalnie na samym dnie mnie autobus zmiażdżył, nie? Można. Ale gdzie ten C-Shark jest? Jestem chyba w połowie. To się nazywa sprawiedliwość, moi drodzy. Dobra, ciśniemy. Dobra, ale ja już nie dogonię chyba Pawła. Ciśniemy tam. Spoko, ale tu jest gdzieś C-Shark, o jest! Na samym środku! No niech mnie autobusy przestają miażdżyć, kurde, cały czas, no. Dobra, wygrywamy to. Pawła, zmiażdż się. Elo! Tak! Mam, łapię C-Sharka! Ja już skończyłem. Nie, zatrzymajcie. No i co z tego? No nie, no. Wygrałem to, tak. Dobra, i to było spoko. Zaporąbane autobusy. Ej, patrz, 20 tysięcy zrobiliśmy na tym. Ej, kupę kasy w ogóle. A Berber przegrał i dostał 10. Super, kurde. Słuchajcie, to było w ogóle bardzo uczciwe, bo to było, wiecie, 2 na 1, nie? Tak, Berber ma większe doświadczenie w tym GTA, więc musieliśmy być w dwójkę razem, nie? Dlaczego ja mam niby 4 zabójstwa, kiedy ja was zabiłem? Co? Może, że zginąłeś tyle razy. Ej, dobra, to co, o tym symbolicznym asynem kończymy, czy jak? No tak, chyba tak, nie? No to chyba tak. No to tym symbolicznym asynem kończymy. Także dzięki za uwagę, trzymajcie się na razie i cześć. No, trzymajcie się. Siema.